Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Szósty set i szósta kolejka. Zapowiedź szóstej kolejki plus ligi sezonu 2019-2020. Jakby ktoś przegapił, to jesteśmy w 2019 roku. A na zapowiedź tej szóstej kolejki zapraszają Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Kurwanty. Żeby tradycji stała się zadość, skoro otworzyłem takim fatalnym sucharem, no to niech będzie werbelek. No ja i jeszcze dopowiem, że jak jesteśmy w takiej formie po piątej kolejce, to nie jest źle. Tak, dokładnie. Piąta kolejka nas mocno przetyrała. Mnie trochę przetyrał wyjazd do Izraela, więc proszę wybaczyć, jeśli jakieś tam niedoskonałości głosowo-merytoryczne się będą pojawiać. Tak. Ale przyśpiewki mieliście ciekawe też. Tak, przyśpiewki, tak. Rakiety nam nie zrobiły krzywdy, na szczęście, więc to najważniejsze. Dzięki temu możecie dalej mnie słuchać. Tak, to no nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Myślę, że Kuba i Filip też by sobie poradzili, no ale oto jestem. Jakoś wytrzymamy. Tak. Żartuję oczywiście. Tak, dobra, no to może przejdźmy może już do tych spotkań. Jastrzębski Węgiel, Aluron Virtus IMC Zawiercie. To jest mecz, który otworzy nam szóstą kolejkę. W piątek o 20:30 Jastrzębski Węgiel, który wygrywa ze słabszymi, a przegrywa z tymi mocniejszymi. Wygrywa jak do tej pory same zwycięstwa 3-0. No w tym momencie nagrania już wiemy, że stracą punkt z BKS-em Wisłą Bydgoszcz. Ale jak do tej pory faktycznie te 4 zwycięstwa 3-0 udało im się z tymi drużynami teoretycznie słabszymi, w tym właśnie z Bydgoszczą w pierwszym meczu sezonu. To już właśnie śmiałem się na Twitterze, że ten sezon tak bardzo goni, że już mamy rundę rewanżową i mamy mecz Jastrzębski Węgiel z Bydgoszczą. Jastrzębianie mają już po zakończeniu tego meczu z Bydgoszczą, który nastąpi dla nas za chwilę, 8 spotkań, a Szlepsk dopiero 4, więc już 2 razy więcej meczów Jastrzębskiego Węgla w tym sezonie. Chyba chcieliby się zamienić na liczbę spotkań, mi się wydaje. No nie wiem, czy by się chcieli zamienić, ale wiem na pewno, że Jastrzębski Węgiel dorzuci jeszcze 9. spotkanie i będzie to spotkanie z Aluronem Virtus CMC Zawiercie. Aluron Virtus CMC Zawiercie po bardzo dobrym meczu z Werwą Warszawa Orler Paliwa. Ta nazwa jak na razie mnie jeszcze trochę bawi, może faktycznie jakoś spoważnieje, ale jak na razie nie ma nic śmiesznego w grze sportowej, bo grają bardzo dobrze, tak? A Aluron Virtus IMC Zawiercie, no niby przegrana 2-3, no ale z tym poziomem sportowym, jaki zaprezentowali w meczu w kolejce piątej, to wydaje mi się, że są no, faworytem chyba tego starcia z Jastrzębiem, które się męczy. To co powiedział Mateusz Malinowski, tak, że z taką grą niby ograli każdego i myślę, że to jest prawda i patrząc na ich grę, na to jak gra cała drużyna, jak gra Waliński, jak gra Ferreira, który prawie w każdym meczu ma powyżej 60%, fakt teraz tak nie było z Warszawą, jak gra Malinowski, jak gra Kania, to dla mnie to jest wyraźny faworyt. Pozwolę sobie wtrącić małą ciekawostkę, właśnie sobie włączyłem stronę Plus Ligi, gdzie już jest zmieniona nazwa warszawskiego zespołu, więc Werwa Warszawa Orlen Paliwa już wskoczyła na stronę Plus Ligi. Dokładnie, ale logo jeszcze projektu Warszawa. Gdzieś tam widziałem. Logo jeszcze projektu Warszawa i wydaje mi się, że będzie problemem, żeby te wszystkie człony nazwy zmieścić na małym bądź... Wiesz co, ale wydaje mi się, że widziałem. Wojciech Kułak jest taki zawodnik na Twitterze, którego bardzo lubię, bo dużo gifów robi ciekawych. Nie zawsze te gify przetrwają próbę czasu, ale on wydaje mi się, że wrzucał logo Warszawy. A tam jest tak? To ta wlew od paliwa jest czy nie, co? Nie wiem, tak trochę drogowo to wygląda. Werwa jest na samej górze, potem Warszawa, potem Orlen, a nie wiem, czy są te paliwa jakoś tam zarysowane. No mniejsza o tym, no my nie o Warszawie jeszcze, może opowiemy jeszcze o... A będzie Robert Kubica kiedyś na meczu? O tym spotkaniu. Kto Kubica się na meczu pojawi? Spotkania z jego Węgla, to na razie nic nie wskazuje na to, żeby Jastrzębianie mieli sobie poradzić z wysoko notowanym rywalem, a za takiego rywala uważam właśnie Aluron Virtus IMC Zawiercie, który wygląda na to, że jest w bardzo dobrej formie. Sądzę, że znacznie więcej mogliby ugrać już na Zachcie Klinicznym Koźle, gdyby tam trener Lebediew puścił może Mateusza Malinowskiego za Grzegorza Boćka. Tak już było w spotkaniu ich ostatnim z jeszcze wtedy projektem Warszawa i to już wyglądało bardzo dobrze, nieznaczna porażka z bardzo dobrze dysponowanym rywalem i sądzę, że tu Zawiercianie są faworytem. Jak do tej pory Jastrzębski Węgiel w zasadzie ratuje się takimi indywidualnymi zrywami, bo w sumie tak, na zalinii 9 metra jest wcale nieźle, bo oni są najlepiej, jeśli chodzi o punkty zdobyte na set drużyną zagrywającą ligi, jak na razie. To są ponad 2 sety i oni no, na przykład z takim Ślepskiem Malowsów Ałki w poprzednim meczu faktycznie zagrywką te końcówki rozstrzygali.
No ale wszystko inne tak sobie, no bo najgorzej to chyba z tą skutecznością w ataku, tak, że na tle jednak Zawiercia, który ma bardzo płynną akcję i tam naprawdę potrafi 50-60% skuteczności w ataku i to z drużynami też mocnymi, no bo w sumie i z AZS-em Olsztyn, i z Warszawą, i z Zaksą naprawdę potrafili te statystycznie atak utrzymywać na bardzo wysokim poziomie, to jednak Jastrzębski Węgiel się w tej ofensywie męczy i chyba najbardziej męczy się prawe skrzydło. Mega się męczy prawe skrzydło, bo poprzedni mecz w ubiegły piątek z drużyną z Suwałk, no to tam Dawid Konerski miał 11% w ataku bodajże, Jakub Bucki 20 kilka, także no to prawe skrzydło się strasznie męczy. Środek się nie męczy, no ale środkiem samym się nie wygra tego spotkania. I... Dokładnie, Wajgras wrócił i zaczął grać dobrze. To prawda, natomiast no, mam wrażenie, że przy tej drużynie Zawiercie, które tak jak mówię, grają wszystkie skrzydła, gra środek, jest blok obrona, no, to będzie mega ciężko. No, szczerze tego nie potrafię sobie wyobrazić w tej chwili. Czy też minusem na pewno Jastrzębskiego Węgla jest skuteczność po negatywnym przyjęciu. Oni niemalże mecz w mecz wyglądają w tym aspekcie bardzo słabo, co też może właśnie świadczyć o tym, że nie najlepiej jeszcze są, może nie wiem, zgrani ze sobą, ale, tak, ale to Lukas... pomijając nawet negatywne przyjęcie, no to tak czy tak, zerowa jest... skuteczność, też zerowa efektywność nawet ataku. Niestety, obu atakujących z Jastrzębia, no to niestety na razie Lukas Kampa to najlepiej prezentuje się, jeśli chodzi o zdobywane punkty. Czyli on tam dużo atakuje, zagrywa, blokuje, to jest okej, okay, ale jeśli chodzi o rozegranie, no to on też swojej drużynie nie pomaga. Nie ma Juliena Linela, więc też nie będzie optymalnego składu. Prawdopodobnie Depowski z Fornalem albo Depowski z Fromem, a może Fornal z Fromem. Trochę przypomina mi się zeszłoroczna Resowia, gdzie tych rotacji było tak dużo, że w zasadzie trudno było przewidzieć, którego akurat zawodnika desygnuje na boisko, czy trener Kretu, czy trener Kowal. A co jak będzie... No, aczkolwiek, no Kuba, dawaj. Jeżeli, tak, teraz wydaje się, też śledzimy trochę na bieżąco ten mecz z Bydgoszczą, no, może uda się wygrać po tej braku, ale jeżeli ten mecz nie pójdzie po myśli Jastrzębia, to sądzicie, że będą jakieś nerwowe ruchy? Wiecie, no znaczy, trudno, to wiecie, no zależy jak na to spojrzeć, no bo prawda jest taka, że Jastrzębski Węgiel będzie miał rozegrane po meczu z Zawierciem 9 spotkań, z czego tak, 2 z Bydgoszczą, 1 z Kuprum Lubin, jedno z MKS-em Będzin, jedno z Suwałkami, czyli w zasadzie 5 spotkań na 9 i tutaj już nie będzie łatwych spotkań. W zasadzie co jeszcze zostaje? Mają jeszcze co? Czarnych Radom, mają Katowice. Mają Katowice, mają PGS Krebełchatów, mają Gdańsk, mają Resowie, która powinna być coraz silniejsza, więc może ta cierpliwość się w pewnym momencie skończyć, no bo teraz terminarz Jastrzębiu nie będzie pomagać, no to już się skończyło, tak? To, że oni mają teraz te 12 czy 14 punktów może po meczu z Bydgoszczą, to moim zdaniem wcale nie świadczy dobrze o ich poziomie sportowym, więc no moim zdaniem zespół w rozsypce, no i jeżeli mielibyśmy typować, no to co typujecie, panowie? Znaczy typować wynik, jak rozumiem. Tak, typować. Nie, no to akurat no typować przyszłości Roberto Santilliego chyba nie będę, ale on chyba, nie wiem, czy czerwoną kartkę miał już w tym sezonie, czy nie miał, ale no, jeżeli zostałby potencjalnie zwolniony z Jastrzębia, no to już nam się rozstrzygnie jeden temat, jeśli chodzi o powiedzmy naszego jasnowidza plus ligi. Dobra, wracamy do typowania. Jastrzębski Węgiel z Aluronem Virtus EMC Zawiercie. Jak myślicie? No to ja dość agresywnie postawię 3-0 dla Zawiercia. 3-1 Zawiercie. No ja myślę, że też 3-1 dla Zawiercia. Dobra, kolejny mecz, o którym będziemy chcieli porozmawiać, to mecz już wtedy nie sobotni, a mecz niedzielny, grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle kontra PGS Krabełchatów. No i to będzie taki klasyk, można by powiedzieć, już nasz ligowy. Tak jak takim klasykiem na pewno PGS Krabełchatów z Asseco Resowią Rzeszów, tak i na pewno Zaksa z PGS Krabełchatów, dwie drużyny, które o te najwyższe cele w ostatnich latach walczyły. No i myślę, że to może być bardzo ciekawe spotkanie, bo w sumie i grę Zaksy, i grę PGS Krybełchatów w tej pierwszej, początkowej fazie sezonu bardzo sobie chwalę. Ja po tym, co widziałem w niedzielę, myślę, że Zaksa jest faworytem i to wyraźnym, bo widziałem, jak się też rozpędza David Smith, chociażby zaczyna dokładać swoje na zagrywce, a to jest jeden z najlepiej zagrywających siatkarzy w naszej lidze i wydaje mi się, że tutaj, jeżeli Zaksa wyjdzie w optymalnym składzie w swojej hali, nie wiem, czy Zaksa jutro gra, tak?
W sensie w środę, tam 20 listopada, tak? Chyba gra jutro z Warszawą, a tak. Bełchatów gra z Resowią, czyli tu nie tak. będzie jakiegoś, tak, jakiejś dokładnie. Przewagi, jeżeli chodzi o może dni wolne, ale chociażby PGS Gra będzie musiał podróżować, już to nie jest daleko. Natomiast ja bym się doszukiwał jednak w tej pewności siebie z aksy dużego plusu, tak? No bo na ten moment tak widzieliśmy ich spotkań. 6, tak? I w każdym z nich oni wygrywali za 3 punkty, także wydaje mi się tutaj, że znowu ten ich piorunujący początek sezonu będzie kontynuowany. No i to ja może trochę opozycyjną tezę dam, bo wcale nie uważam, że w PGS Krze Bełchatów brakuje pewności, bo akurat pod presją z MKS-em Benzin, który wcale właśnie w tym meczu w poprzedniej kolejce nie grał źle, PGS Krze Bełchatów wytrzymała te końcówki, ona wytrzymała te końcówki również z Treflem Gdańsk. Oni trzymają bardzo wysoką skuteczność w ofensywie. Bardzo szeroki skład też w zasadzie rotuje do wyboru, do koloru Michał Mieszko-Gogol. Trudno jest przewidzieć skład, który wystawi akurat na Zaksę. Wydaje się, że galowa szóstka, ale kto jest tą galową szóstką czy siódemką? Środkowym galowym. No właśnie, kto jest środkowym galowym, kto jest atakującym galowym, tak? No, przyjmuj przyjęcie, wydaje się, że Badipur Szalpuk. No, aż szansę dostawa nawet Robert Milczarek, co nie jest takie... Jasne, od tak. paru sezonów właściwie, gdzie bardzo niewiele szans akurat ten zawodnik dostawał. Tak, gdybym miał myślę, szukać... że tutaj takim minusem trochę skryje jest forma Artura Szalpuka, który dosyć często przeplata swój ten sezon akurat z słabszymi występami. Tak też było w tym meczu z Będzinem. No tak, miał ten jeden mecz, w którym miał bardzo wysoką skuteczność, ale tak poza tym to bywa faktycznie różnie. Wiecie, że różnica w Zaksie względem spotkania w Radomiu powinna być taka, że obstawiam, że na boisku pojawi się już Paweł Zatorski. Nie jest też jakaś nieprawdopodobnie piorunująca zagrywka PGS Gry Bełchatów na początku sezonu, a Zaksa akurat to przyjęcie ma bardzo stabilne, no i to jest chyba jeden z ich głównych atutów, jeśli chodzi o grę w tym sezonie. No dobra, no to atut PGS Gry Bełchatów, no chyba atak, ofensywa, dość wysoka skuteczność, to w zasadzie do wyboru, do koloru. Czy każda strefa. Czy środek, czy prawe skrzydło, czy lewe skrzydło, no to bardzo jestem ciekaw tego, czy Zaksa no wytrzyma to no bombardowanie, tak? No bo no jest siła ciosu, po prostu. No. Nie no, fajnie mówisz, że to będzie starcie ofensywy z defensywą, trochę tak można powiedzieć i ja uważam, że inaczej niż ty pewnie uważam, że z tego zwycięsko będzie defensywa, ale na pewno to będzie duży challenge dla drużyny Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Filip, jak sądzisz? W sensie, gdybyś miał faworyta wskazywać i dlaczego? Znaczy, dla mnie zdecydowanym faworytem jest Zaksa, dlatego że po prostu dużo lepiej się moim zdaniem prezentuje, chociaż nie chcę powiedzieć, że Skra gra źle, ale dużo lepsze wrażenie na mnie robią Kędzierzynianie. Też jest... Także jeśli jeszcze wróci Paweł Zatorski, a obstawiam, że jeśli to była tylko jakaś choroba, to Paweł Zatorski na boisku już tak, będzie. Myślę, że Rutino Skorbin, Skorbolamid, jakieś tam czy inne specyfiki, które pozwolą zwalczyć tę infekcję. Myślę, że Paweł Zatorski na pewno się na boisku pojawi. Bo... Syrop z cebuli. Może tak, może syrop z cebuli, nie wiem czy... Mi się wydaje, że żona Pawła jest... Za syrop z cebuli. Z tego co kojarzę, to żona Pawła jest chyba lekarzem, także chyba mają jakieś tam sposoby. Okej, myślę, że jakoś sobie poradzą. No właśnie, więc starcie defensywy z ofensywą, starcie stabilnego, dobrego przyjęcia z tym przyjęciem, które potrafi czasem powiedzmy, no nie wiem, falować, może tak bym to ujął. Porównywalna, chyba porównywalna siła na środku, tak mi się tak. wydaje. Petkowicz chyba w lepszej formie od Kaczmarka na początku sezonu, mimo wszystko. Ale to Newty łamać. No ale to Newty na pewno przewaga, na libero przewaga Zaksy. Przynajmniej ja tak na to patrzę. Na przyjęciu, no jeżeli miałbym nazwiskami oceniać, to bym powiedział PGS Gra Bełchatów, ale jeśli chodzi o formę, to wydaje mi się, że Śliwka po prostu gra bardzo, bardzo stabilnie. No i zobaczymy. Bardzo, bardzo intrygujący mecz i mecz właśnie, w którym często podoba mi się taka teoria, o której kiedyś mi Michał Kwietko-Bębnowski powiedział, nasz były współprowadzący, że w NBA mówi się tak, że są takie drużyny, które są mismeczem dla drugiej drużyny, czyli po prostu jakiś tam styl gry konkretny nie leży drugiej drużynie.
No i wydaje mi się, że akurat pewnie skrzebeł chatów, to ten styl gry Zaksy może nie leżeć. No jeżeli ja miałbym typować wynik tego spotkania, no to wydaje mi się, że jednak grupa Azoty Zaksa, ale to będzie zwycięstwo po tiebreaku 3-2, czyli stracą punkty w końcu. No to w takim razie muszę na moment wrócić do meczu Zawiercia z Jastrzębiem, bo takim miss meczem dla Zawiercia może być Jastrzębie. Te zespoły grały ze sobą już 7-krotnie i wszystkie spotkania wygrali Jastrzębianie. To akurat mi się tak przypomniało, ale jeśli miałbym typować to spotkanie z Aksy, no to postawiłbym na 3-2 dla Kędzierzynian. A ja, tak jak mówię, wydaje mi się, że Zaksy będzie kontynuować bez straty punktu 3-1 dla Zaksy. No to kolejny mecz niedzielny, ten, który zakończy kolejkę, Werba Warszawa, Orlen Paliwa, 20:30 z Cerradem Eneo Czarnymi Radom. Są to derby Mazowsza, jakby nie patrzeć, chociaż tam Radom to akurat chyba w województwie mazowieckim jest, ale nie wiem, czy on formalnie jest geograficznie w Mazowszu, ale to no mniejsza o większość. Na pewno derby województwa mazowieckiego. No i w tych derbach województwa mazowieckiego faworyt nasuwa się jeden, czyli chyba Warszawa. Jestem ciekaw, jak zareaguje drużyna Warszawy na to, że no jest już podpisana umowa sponsorska, bo widać, że te problemy ich jednoczyły i że atmosfera w tej drużynie jest bardzo dobra i jestem właśnie bardzo ciekaw, jak te dwa spotkania już w tym tygodniu po ogłoszeniu sponsora będą wyglądać. Drużyna z Warszawy dla mnie wyraźnym jest faworytem, bo zespół z Radomia ma swoje problemy na początku sezonu i przy bloku drużyny z Warszawy, który jest chyba najlepszy w lidze, drużyna z Radomia, która bazuje albo na jednym z atakujących, albo na szybkiej grze do skrzydła, najczęściej do Protopsaltisa, no to ja tego nie widzę. Też mi się wydaje, widzisz, że olbrzymie problemy w ataku kolejny raz mogą mieć Radomianie, bo o ile słabo spisywali się w tym aspekcie w poprzednim spotkaniu, tak teraz może to być jeszcze spotęgowane, biorąc pod uwagę, jak radzi sobie w aspekcie blogobrona właśnie warszawska drużyna. No jeżeli wskazywaliśmy, że Zaksą atutem Czarnych Radom była zagrywka i to była zagrywka na własnej hali, teraz jedziesz na wyjazd, z tym ograniem hali bywa bardzo różnie, z tym poziomem zagrywki Warszawę będzie bardzo ciężko złamać w przyjęciu. W Zawierciu się nie udało, myślę, że Czarnym też się nie uda. Ale wydaje mi się, że Czarni to jest taka drużyna, która tam spokojnie może jakąś taką serię punktową zrobić na Warszawie i w jednym z setów odskoczyć, ale finalnie myślę, że Warszawa 3-1, a właśnie z uwagi na blok i dobre przyjęcie, po prostu są takie rzeczy, nawet pomyślcie sobie, Protopsaltis będzie się musiał mierzyć na Briz, to nie będzie Michał Masny na przykład, czy Paweł Woicki, tylko to będzie Antoine Blizzard, i Piotr Nowakowski, Andrzej Wrona, no tam w zasadzie do wyboru, do koloru zawodnicy, których też bardzo dobrze Anastazji poukładał na bloku i w relacji blok-obrona. Ja tu bym też się z tym zgodził z wynikiem 3-1, taka mała dygresja, chyba będę na meczu w niedzielę, także jakbyście mieli jakieś pytania, które chcielibyście, żebym zadał zawodnikom chociażby z Warszawy, no to dawajcie śmiało znać na Twitterze. Ja bym się zapytał, gdzie tankują. Gdzie kto? Tam, gdzie tankują? To chyba proste. Gdzie tankują? No, myślę, że karty... Na CPN-ie. No, myślę, że karty paliwowe bardzo szybko dostaną sponsorskie, tak? I kto wie, może nawet 98 będą mogli zatankować wielooktanową, a nie jakoś tam marną 95. No, na początku sezonu to Warszawa zdecydowanie jak takie paliwko benzyna, nie jak silniki, powiedzmy gdzieś wysokoprężne diesla, więc oni od początku dobrze punktują, od początku bardzo dobrze grają. No i Filip, twój typ. 3-1 dla Warszawy. No to 3-1 dla Warszawy, 3-1 dla Warszawy ja i Kuba też 3-1 dla Warszawy. No i to są takie trzy mecze, o których opowiedzieliśmy ciutkę więcej. Teraz jeszcze tylko po dżingielku dopowiemy, jakie pozostałe spotkania. No i może ponownie takie, powiedzmy, po jednym, dwóch zdaniach takich szybkich i nasze typy na pozostałe spotkania szóstej kolejki. Szósty set. Jedno ze spotkań odbędzie się 11 grudnia, czyli w zasadzie no, połowę miesiąca dalej MKS Będzin podejmie u siebie Asseco Rysowie Rzeszów. Ten mecz został przełożony, więc w zasadzie jeszcze o trzech meczach opowiemy. Ślepc Malow Suwałki, Indyk Pola ZS Olsztyn i jest to otwarcie hali w Suwałkach. Wybierasz się? Otwarcie. No, otwarcie. Myślę, że jest taka szansa. Myślę, że to byłoby bardzo wartościowe doświadczenie też, no bo rzadko uczestniczy się w otwarciach nowej hali, a myślę, że to też może być całkiem ciekawy mecz. W zasadzie bardzo trudno jest się wypowiadać o tym, jak ta nowa hala będzie leżeć Suwałkom, bo w zasadzie nie można mówić o atucie własnej hali tutaj, tak? Więc gdy ograją tę halę, myślę, że faktycznie może być trudniejsza.
Będzie pełna hala też, ale z tego co wiem, to też kibiców Olsztyna ma być tam chyba z 60-70 osób, więc myślę, że atmosfera... Jakby Pomorza. No, Pomorza to... Północy. Pomorza to może nie, ale północy na pewno. No i tę pierwszą misję północ Indyk Pola ZS Olsztyn wygrał z Gdańskiem. Teraz będzie chciał swój prymat na północy udowodnić w dalekich, mroźniejszych chyba niż Olsztyn Suwałkach. Jak sądzicie? Do tej pory cztery spotkania Suwałk na wyjeździe, to będzie można chyba powiedzieć piąte spotkanie na wyjeździe Suwałk, skoro zagrały pierwszy mecz w swojej hali, ale wydaje mi się, że po tym, co do tej pory prezentowali, z wyjątkiem spotkania na Podpromiu, to każdy mecz będzie dla nich trudniejszy z tego względu, że będą coraz bardziej rozpisani, a dotychczasowa forma Olsztyna daje mi podstawy do sądzenia takiego, że Olsztynianie zanotują kolejne zwycięstwo na swoim koncie i myślę, że oddadzą tylko jednego seta. No ja myślę bardzo podobnie. Myślę, że tutaj będzie zwycięstwo za 3 punkty. Zastanawiam się, czy 3-0, czy 3-1, ale Olsztynowi zdarzają się raz na jakiś czas gorsze momenty, więc powiedzmy, że również 3-1 dla ZS-u Olsztyn. A ja tak trochę przewrotnie też powiem, że Olsztyn wygra, ale mi się wydaje, że w Suwałkach ta nowa hala, atmosfera ich poniesie do tego, żeby urwać jeden punkt, czyli 3-2 Olsztyn. No to mamy nasze typy. Kolejny mecz Kuprum Lubin, Trefl Gdańsk. Trefl Gdańsk, porażka z Indyk Polem AZS-em Olsztyn w poprzedniej kolejce 1-3. Kuprum Lubin opromieniony zwycięstwem w Katowicach 3-2 podejmują Gdańsk u siebie. Jakie typy? Nie wiem. Kuprum Lubin wskazywany przez nas na dół tabeli było w stanie już wygrać w Bełchatowie 3-2, teraz pokonali jeszcze Katowice. Po dobrym meczu trzeba przyznać i przyjeżdża tym razem do ich hali trudny rywal z Gdańska i muszę powiedzieć, że nie mam tutaj jasnego typu, więc wytypuję sobie tiebreak z tego względu, że Gdańsk miewa duże problemy, jeśli nie mają dobrego przyjęcia, a chociażby pamiętamy serię Dwuranena z tiebreaka w Katowicach, gdzie nawet ten jeden zawodnik potrafi dobrze przycisnąć, więc myślę, że dla Gdańska to nie będzie łatwe spotkanie. Postawię 3-2 jednak mimo wszystko dla zespołu winiarskiego. Dla Gdańska to nie będzie łatwe spotkanie, ale wydaje mi się, że oni też mają świadomość tego, że swoją szansę z Olsztynem trochę przegrali, żeby zdobyć punkty i będą za wszelką cenę chcieli punktować w Lubinie. No i tam już lepiej zagrają przyjmujący, lepiej zagra Paweł Halaba i Gdańsk wywiezie 3 punkty, wygrywając 3-1. Ja myślę, że bardzo podobnie. Ja po prostu uważam, że Gdańsk na tym etapie sezonu gra po prostu lepszą siatkówkę od Kuprum Lubin, co nie znaczy, że Kuprum Lubin nie potrafi walczyć w sumie i na wyjeździe i u siebie. No co, punkt z Aluronem Virtus EMC Zawiercie, bezpośredni rywal Trefl Gdańsk w 3-2 z GKS-em Katowice wygrał na wyjeździe. W poprzedniej kolejce, jak już wspomnieliśmy, Kuprum również wygrało 3-2, ale wydaje mi się jednak, że w Treflu Gdańsk jest po prostu ciutkę więcej jakości siatkarskiej, też 3-1. A ty, Filip, jeszcze dla przypomnienia? Twój typ. Wynik 3... Wynik, tak? Tak, wynik. O to ci chodzi, tak? Tak. 3-1. Przepraszam. 3-2. Dla Gdańska, tak? Okej. Tak, dla Gdańska. Okej, no i dobra. I ostatni mecz, BKS Wisła Bydgoszcz, GKS Katowice. Wiemy już w tym momencie, że BKS Wisła Bydgoszcz zdobyła jeden punkt w wtorkowym meczu, wyjazdowym z Jastrzębskim Węglem. Czy to dobrze świadczy o Wiśle Bydgoszcz, czy to źle świadczy o Jastrzębskim Węglu? W zasadzie bardzo trudno mi powiedzieć. No i oni z GKS-em Katowice. No GKS Katowice... Co, szósty tiebreak będzie, czy nie, nie będzie? Nie, już nie wierzę w to, ile może taka seria się ciągnąć. Mi się wydaje, że też oni będą podrażnieni, no bo chyba sami czuli, że no są faworytem meczu z Lubinem, no bo zaczęli od wygranej z Resowią, zaczęli z wysokiego C, Jan Firlej fajnie się pokazał, a teraz trochę taki delikatny marazm popadli, także ja myślę, że będą chcieli się za wszelką cenę odkuć i wygrają za 3 punkty, moim zdaniem. No, 3-1. 3-1, okej. Okay. Filip? Już przed poprzednią kolejką mówiłem, że tak oczywiście pół żartem, że z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że Katowice kolejnego tiebreaka nie zagrają, a jednak się przytrafił tiebreak i sądzę, że już teraz w końcu jednak ta seria zostanie przerwana i Katowice wygrają 3-1, bo po prostu mi się wydaje, że to jest lepszy zespół, a że Bydgoszcz wygrała, znaczy zdobyła punkt z Jastrzębiem, no to może świadczyć po prostu o słabości Jastrzębskiego Węgla, a nie o sile bydgoskiego zespołu, aczkolwiek z dużym zainteresowaniem na pewno będę patrzył, jak bydgoszczanie zaprezentują się na drużyny z Katowic. 3-1 dla Katowic. To ja jeszcze dodałbym jeden argument, że nie sądzę, żeby Szymura zagrał drugi tak słaby mecz. No a powiedzmy ten mecz z Kuprum dobry nie był, no to
powiedzmy powrót do średniej, wysokiej. Myślę, że to jest zawodnik, który potrafi radzić sobie z dołkami czy fizycznymi, czy jakimiś tam małymi dołkami firmy, formy oczywiście, pomimo tego wieku, który jest w sumie dość młody i dlatego też wydaje mi się, że GKS Katowice za 3 punkty. No okej, okay, no jednego zagrywką Wisła Bydgoszcz wyserwuje w sumie, więc 3-1 też GKS Katowice z mojej strony. No okej, okay, czy jeszcze jakieś wnioski, interpelacje dotyczące kolejki szóstej, kolejka piąta była bardzo dobra? Aby była taka dobra, jak piąta albo lepsza. No właśnie, no to tego życzymy wam, drodzy słuchacze, żeby ta szósta kolejka, o której właśnie posłuchaliście tej naszej krótkiej zapowiedzi, była tak dobra jak kolejka piąta, a może nawet lepsza. O to łatwo nie będzie, no ale są mecze, które na pewno będą wywoływały bardzo duże emocje i powinny być na wysokim poziomie sportowym. No i tego wam właśnie życzymy i życzyli Piotr Złoch, Kuba Lewandowski i Filip Korfanty.